Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect. No i tak, jak pamiętamy, jesteśmy teraz we Fluxie, w którym to dostaliśmy zadanie, żeby udać się do Nory Hory, czyli cóż, biznesu rywalizującego chyba, tak mi się wydaje, po Jenę. Więc udamy się tam od razu, z uwagi na to, że już zwiedziliśmy Norę Chorych wcześniej, więc myślę, że jak ten raz na ruski rok się do niej wrócimy, to nic się nam nie stanie. Chociaż wiecie co, z drugiej strony nie, inaczej zrobimy. Nie udamy się póki co do Nory Chory, tylko udamy się w stronę kliniki pani doktor Michelle. Kurtka wodna, dlaczego ta gra się tnie, jak chcę ją zapisać, a mam już odruch, że wiecie, jak każdy porządny gracz, mam odruch, żeby co chwilę stosować szybki zapis. Dobra, mamy coś w leksykonie, w sensie dodatek jakiś do leksykonu. Mamy opiekuna, kolejny skan, mamy oczywiście szybką kolej. I wejdziemy sobie do kliniki medycznej w takim razie. Dzień dobry pani doktor. Czy masz tu może jakiegoś opiekuna na przykład? Nope. Smutno trochę. Mamy możliwość uzupełnienia Medigel, to zrobimy. No i pani doktor Chloe Michelle. Nie podziękowałam za to, że ocaliliście mnie przed bandziorami pięści. Nie wiem, co by się stało, gdyby was tam nie było, komandorze. Cieszę się, że nic się pani nie stało. Ja też. A teraz potrzebujecie czegoś? Jesteś lekarzem? Jak trafiłaś tutaj na Cytadelę? Moi rodzice mnie tu sprowadzili, kiedy byłam mała. Mój ojciec był lekarzem przymierza. Postanowiłam podtrzymać tradycję, ale nie w wojsku. Zszywanie rannych żołnierzy mnie nie pociąga. No dobra, to w takim razie pokaż, co proszę masz na stanie. Co ma pani na sprzedaż? Oczywiście. Też kurczę ulepszenie jakieś chore, ale za tu kategorii 8, więc to tłumaczy trochę cenę. O, ale widzę, że ona nie ma ani żadnej licencji, ani ulepszenia, to ją olać. W sensie ulepszenia ilości Medigelu, którą mogę przy sobie nosić. Więc może sobie przejdziemy w tym momencie do Akademii SOC. Tylko właśnie... Wiecie co? Pójdziemy wpierw do tej Nory Chory. Ja tutaj, kurczę, już kombinuję, jak tutaj porobić, żeby jak najbardziej zaoszczędzić sobie biegania w tej weftę. Żeby, wiecie, właśnie nie musieć biegać... Nie musieć... Nie musieć... No żebym nie musiała biegać, kurczę, co chwila. Dobra, może sobie skrócimy odrobinkę. Co prawda niewiele sobie skrócimy, bo jesteśmy prawie przy Norze Chory. Ale i tak sobie odrobinkę skrócimy. Od sklepów. Najlepiej by było oczywiście od kliniki medycznej. Użyć tej kolei. Ale co tam. I tak się dość szybko ładuje, więc spoko. I idziemy w takim razie pogadać z Jeną. Żeby spróbować ją przekonać, żeby porzuciła tą fuchę w Norze Chory, bo to nie dla niej. I poszła z nami do Fluxa? Nieważne. Hej, za sekundę do ciebie podejdę. No dobra. Zaczekam tutaj. Coś czuję, że nie chodzi ci tylko o drinka. Musimy pogadać o twojej pracy w SOC. Nie wiem, o czym mówisz. Niestety muszę teraz wracać do moich klientów. To nie jest gra, Jenna. Oni są niebezpieczni. Prawda, trochę głupie, że mówimy o tym tak otwarcie. Dlaczego wszyscy się o mnie martwią? Potrafię o siebie zadbać. Nie no, jasne. Muszę iść, nie jestem stripteaserką. Nie płacą mi za to, że stoję i ładnie wyglądam. Chcę zgrywać twardziela. Okej. Okay. Coś jeszcze? Jestem zajęta, obsłużą ci inne kelnerki. No dobra, to w takim razie idziemy do drzwi, gdzie ktoś się pojawił, jak widać. Jeśli chcecie pogadać o Jenie, spotkajmy się w Akademii SOC. Co powiedziałeś? Odwalcie się. Nawet was nie znam. Cholerni przyjezdni. Zachowują się, jakby byli u siebie. No. Nie rozumiem. Co on właściwie chciał powiedzieć? Chyba warto się temu przyjrzeć. No właśnie, tak więc mamy zaproszenie, powiedzmy, na spotkanie w Akademii SOC. Ja właśnie po to się tutaj przebiegłam również tak wcześniej, można powiedzieć, bo właśnie pamiętałam, że jest tutaj właśnie taka rzecz, jak to, że
Czelik nas prosi w tym momencie do Akademii SOC, do której my się teraz udajemy, no po prostu, do której my się teraz chcemy udać w celu zwiedzania dalszego okręgu, więc właśnie chciałam przy okazji zrobić tą misję, bo ja lubię biegać przy okazji, a nie, że celowo, kurczę, specjalnie się wracać w jakieś miejsce. Więc właśnie, no. Jezus Maria. Widziałam chwilę chaotycznego biegu tego pana. Ale dobra. W takim razie idziemy do Akademii SOC w tym momencie. Oczywiście, że musi się gra zacząć w momencie, kiedy ja chcę, kurczę, zapisać grę. Publiczny terminal ekstranetu, opiekun. Skan opiekuna. Ile jeszcze skanów? Przedziały. W sensie nazwa. 18, czyli jeszcze dwaj opiekunowie, fajnie. Oficer Lang niejaki. Hej, ja was znam. Shepard, mam rację? Ano. Byłem na Minduar w czasie Blitzu. Widziałem na widach, jak wręczano wam medal. Ocaliliście całą kolonię. Chyba masz fana. I to nie jednego. Przepraszam, nigdy bym nie pomyślał, że osobiście spotkam kogoś takiego. Nazywam się Lang. Funkcjonariusz Eddie Lang, Służby Ochrony Cytadeli. To prawdziwy zaszczyt was spotkać, komandorze. Co porabiacie w okręgach? Może mogę w czymś pomóc? Dlaczego wstąpiłeś do służb ochrony Cytadeli? Sam nie wiem. Wydawało mi się, że będę przydatny. Chyba mam to we krwi. Mój dziadek był gliną, dawno temu na ziemi. Przecież SOC jest właśnie policją Cytadeli, nie? Niby jestem nowy, ale już mi się podoba ta robota. Na pewno jest ciekawsza niż ciągłe siedzenie na ziemi. Można poznać różne rodzaje obcych. O, na przykład Hanarów. Ci to są dziwaczni. No i SOC jest szanowana i poważana. W końcu stoimy na straży prawa. Ludzie, no i obcy, doceniają to. Jak ci się podoba praca tutaj? To miejsce jest niesamowite. Jestem tu prawie rok, a nie widziałem jeszcze nawet 1/10. Prezydium jest takie piękne. Dobre miejsce na relaks. Ale najbardziej podoba mi się w okręgach. Tu zawsze coś się dzieje. Jest tu świetny klub. Flux, niedawno otwarty. Mają tam bombową scenę, komandorze. Powinniście zajrzeć w wolnej chwili między zadaniami. Co wiecie o widmach? Niewiele. Głównie to, co pokazują na widmach. O, baga widzę graficznego. Jako superagentów wykonujących tajne misje i ratujących galaktykę. Ale to tylko propaganda. Nasi ludzie nie lubią ich za bardzo. Wielu w SOC uważa, że widma nie powinny stać ponad prawem. Chociaż nie wiem, czy to jest bug. Gdyby były nadużycia, Rada przestałaby korzystać z ich usług, nie? Wygląda trochę jakby to był terminal do szybkiej kolei, ale tu chyba nie ma szybkiej kolei. Wydaje mi się, że to jest bug. Zbugowany omniklucz. Albo grafika omniklucza, nieważne. Znasz oficera SOC imieniem Harkin? Może nie powinienem powtarzać plotek o nim. Jest starszy stopniem i służy dłużej niż ja. Ale słyszałem co nieco. Mówią, że pił na służbie i coś o łapówkach. To raczej plotki. Ale skoro go zawiesili, to musi być w nich choć odrobina prawdy. No dobra, w takim razie dzięki za odpowiedzi na moje pytania i żegnam. Muszę już iść. W porządku. Jesteście na pewno bardzo zajęci. Cóż, do zobaczenia, komandorze. Omniklucz. A, nie wszystko jasne. Pan korzysta z niego w stanie, że tak powiem, zerowym, więc no. No dobra, w takim razie do windy pędzimy. Oczywiście, że nasza postać się męczy. Przykre jest to, że tutaj tak szybko się zużywa wytrzymałość postaci, że tam kondycja, stamina, nieważne. Narazili całą galaktykę, kiedy pozwolili wymknąć się getom. Mam nadzieję, że twój lud okazał skruchę, Talin. A czy Turianie okazali wystarczającą skruchę za wypuszczenie genofagium? Sugerujesz, że ich sterylizacja była błędem. Właśnie, jeśli nie mamy akurat żadnych wiadomości, że tak powiem, nowych z zakresu tego, z zakresu zadań, jakie wykonujemy, o może bardziej tak, to dostajemy najczęściej rozmowy towarzysza. Oczywiście może być tak, że w windzie nic się kompletnie nie dzieje, nic nie słyszymy, natomiast to jest rzadsze, więc no. Mamy tutaj Rexa, więc sobie z nim porozmawiajmy. Ty, człowieku, to ciebie nazywają Shepard? To ja, komandor Shepard. Nazywam się Vrex. Handlarz cieni zapłacił mi sporo kasy za pozbycie się pięści. Wygląda na to, że odwaliłam za ciebie robotę. Gdy dostaję zlecenie, odwalam czarną robotę. Sam. Nie podoba mi się to wszystko. Nie wykonałem zlecenia, Shepard. Tobie się udało. Kasa jest twoja. Honorowe.
Zapłacisz mi za pozbycie się pięści? To twoja robota. Przelałem kasę na twoje konto. Nieźle ci wyszło z pięścią. Podobno szukasz też Sarena. Mógłbym ci pomóc. Jesteś łowcą nagród. Co ci przyjdzie z polowania na Sarena? Nie robię tego dla forsy. Po prostu lubię, jak coś się dzieje. Czuję, że będzie gorąco. A ty i Saren tkwicie w tym gównie po uszy. Dlaczego ja? Mnóstwo Krogan pracuje już dla Sarena. Idź do nich. Gówno, nie Kroganie! Skurwiele podlizują się Sarenowi. Wchodzą mu do dupska bez wazeliny. Tak, Kroganie byli kiedyś dumną rasą. Niektórzy z nas o tym pamiętają. Nie mam zamiaru kłaniać się Sarenowi jak reszta. Chciałam powiedzieć, potem sobie przypomniałam, że dialogów nie należy przerywać, to mówię teraz. Natomiast Vrex jest właśnie postacią, nawet nie jedną z postaci, postacią z najbardziej kwiecistym językiem w tej grze, więc no, mieliście próbkę tego, a taka jest prawda, że na ogół właśnie no klnie po prostu jak szewc i tyle i bez pardonu, więc no. Zabierzemy cię ze sobą, Vrex. To mi się podoba. Właśnie, biorę cię ze sobą, koniec, kropka. Tak, natomiast póki co myślę... A, w sumie wybiorę go sobie. I patrzcie, w ogóle taka śmieszna sprawa, że teraz mam wszystkie siły wyrównane, bo właśnie nie pokazywałam wam tego, ale pokazują nam siły, powiedzmy, jakie nosi stowarzysze mają mniej więcej zdolności, zarys ich zdolności, o. No i ogólnie rzecz ujmując, teraz są pokazane tylko moje zdolności, jak widać są identyczne jak u Kaidana, ponieważ oboje mamy, w sensie ja mam klasę strażnik, a on ma coś, co ma równoważyć klasę strażnika, a może nawet też ma strażnika, bo z tego co pamiętam, to u niego właśnie w ekranie ładowania jest strażnik, w sensie w ekranie postaci, w karcie postaci może tak bardziej. Ashley Williams jest równoważy żołnierza typowego, Vrex szturmowca, Garus szpiega, a Tali inżyniera. Mamy jeszcze jedną postać, która jak widzicie jeszcze jest do zwerbowania, natomiast póki co właśnie jeszcze trzeba poczekać trochę. I co, bierzemy w takim razie Urnota Vrexa i Garusa Vakariana. Zaakceptuj oddział, przyjmij. Sekundę, sprawdzam dane. Mhm. Komandor Shepard, siły przymierza. Pierwszy raz na Cytadeli. Zgadza się? Tak. Skąd pan to wszystko wie? Jestem oficerem zaopatrzeniowym SOC. Muszę wiedzieć, kto na co może sobie pozwolić. No, więc będzie się coś dzisiaj kupować, komandorze Shepard? Pokaż mi, co masz. Brzmi dobrze. Proszę pozwolić mi wszystko przygotować. Chwileczkę. To chyba jakiś błąd. Powinienem zaoferować coś z naszych ekskluzywnych towarów. Widmo? Cóż, coś tam słyszałem, ale nie byłem pewien. Przepraszam, komandorze. Spoko. Na serio. Proszę mi po prostu pokazać sprzęt. Dostęp do rzadkich towarów otwarty. Proszę wybierać. Jasne, pewnie i tak nic nie kupię na chwilę obecną, ale jak widzicie, są tutaj naprawdę mocne rzeczy już na poziomie właśnie 7. Co prawda też są pieruńsko drogie, ale w sensie nie, no póki co no i tak nas to nie interesuje, póki co interesują nas ulepszenia oraz licencje, więc sobie weźmiemy. I tyle w sumie na chwilę obecną. Będziemy potem pewnie kupowali jakieś rzeczy, ale na chwilę obecną właśnie jak mówię, nie bardzo. No i dobra, w takim razie tutaj mamy szybką podróż bezpośrednio do prezydium, jak dobrze kojarzę. O kurczę, słychać już muzyczkę z windy. Przez chwilę było widać, słychać, o teraz słychać. Lubię tą muzyczkę na Cytadeli, ale o tym już mówiłam. No i dobra, w takim razie idziemy jeszcze na drugą stronę. Jak widzicie, mamy tam zresztą wykrzyknik niedaleko.
tak próbuję sobie dobra, przypomnieć, dalej. Czy... Wyjaśnijmy. Czy... O. Partner w interesach. Shorben. Groził ci? Cóż, nie. To nie do końca tak. Ale chcę się... Dobra, czekajcie. Idziemy sobie wpierw tam. Chyba zamierzę zabić. Tak, ogólnie z tym panem to jest śmieszna historia, natomiast ja jeszcze sobie zeskanuję od tego opiekuna. Zbieranie danych ukończone! Jej! Dziennik. Czy ja to powinnam teraz... Nie, mam po prostu zakończone zadanie, okej. Okay. Czyli nie muszę tego, tych skanów powiedzmy oddawać, biec do tam, do pana, nie wiem, Jormana, on się chyba nazywał Jorman, tak mi się wydaje, i mu oddawać tego zadania. Mamy coś do leksykonu, znowu coś do leksykonu, znowu coś do leksykonu. Wow. Mamy jakieś szafki tutaj. Mamy jakąś windę, która dla nas jest nieaktywna. Smutno trochę. I dobra, w takim razie idziemy do tego pana, co był. To jest właśnie biuro Czelika. Tutaj, więc sobie pogadajmy z Czelikiem. Jestem detektyw Czelik. Zapraszam do mojego biura. Chciałbym porozmawiać na osobności. Już jestem w twoim biurze. Bez obrazy, komandorze, ale co wy sobie wyobrażacie? Słucham. Mogliście zniszczyć przykrywkę Jenny. A nie jestem, to się zgadzam. Chcieliśmy pomóc. A ciebie tam nawet nie było, Brex. Spokojnie. Wbrew pozorom, dziewczyna nic nie ryzykuje. Trzymamy rękę na pulsie. Wątpię. Naprawdę musicie ryzykować jej życie, aby zdobyć informacje? Robota nie jest lekka, łatwa i przyjemna, więc korzystam z każdej pomocnej dłoni. Widzę, że bardzo martwi was jej bezpieczeństwo. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Widzę, że wciąż dbasz o każdy szczegół, Czelik. To część tej pracy. No to pomożecie mi, czy nie? Bystry z ciebie facet, Czelik. Znajdź jakiś inny sposób. Mam kilka możliwości. Ona jest pierwszą z nich. Puszczę ją wolno, a nawet wyciągnę z nory chory, bez dodatkowych warunków. Jest tylko jedno ale. Moja sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Przydałaby mi się wasza pomoc. No dobra, spoko. Pomogę ci, ale muszę poznać szczegóły. No. Próbuję wyśledzić producenta nielegalnej broni. W tym celu muszę zdobyć jakiś jego towar. Jenna dostarczyła mi informację, że jeden sprzedawca jest na Cytadeli. Spotkacie gościa o imieniu Jax. Odbierzecie mody, przyniesiecie je tutaj. To wszystko, czego mi trzeba. Dlaczego tak interesują cię te mody? Mamy dostęp do najnowocześniejszych, osiągalnych typów broni. To daje nam przewagę. Jak wam się wydaje, co się stanie, gdy ktoś inny uzyska dojście do takich zabawek? Tacy kolesie dają przestępcom przewagę, a na to nie możemy pozwolić. Przekonam Jaxa, żeby powiedział mi, skąd biorą te metody. Nie. Spłoszycie go i wszystkie moje tropy znikną szybciej, niż zdążycie powiedzieć schrzanione aresztowanie. No dobrze, skoro tak chcesz, to tak będzie. Gdzie znajdę tego Jaxa? Jax urzęduje na niższym poziomie rynku. Przekażę swoimi kanałami, że wybiera się do niego kupiec. Powodzenia, komandorze. No i dobra, w takim razie. I jeszcze sobie pogadamy tutaj. Jak widzicie, mamy Jalida niejakiego, więc sobie właśnie z nim też pogadamy, tylko tak chciałam spojrzeć, czy nie ma czegoś dookoła. Ej tam! O, nie jesteś ze Soce, prawda? Czegoś szukasz? Co próbowałeś wyjaśnić funkcjonariuszowi? Mój współpracownik próbuje mnie zabić. Dotąd sądziłem, że się przyjaźnimy. Skąd wiesz, że chce cię zabić? Zmienił się. Przestał ze mną rozmawiać i zaczął mnie śledzić. Mówisz? Wczoraj szedł za mną aż do domu. Czekał tylko na odpowiedni moment. Nie dbam o to, co sobie inni pomyślą. Chce się mnie pozbyć, wiem to. Mogę jakoś pomóc? Może porozmawiam z twoim znajomym? Naprawdę? Tylko tego chcę, żeby ktoś z nim porozmawiał. Powiedz mu, żeby zostawił mnie w spokoju. Wydaje mu się, że może mną pomiatać. Ale ty mu pokażesz, prawda? Powiedzmy. Powiedz tylko, gdzie jest, a zaraz go poszukam. To dobrze. Cóż, chciał się ze mną spotkać w okręgach w pobliżu rynku. Mówił, że chce pogadać, ale ja wiem lepiej. Nazywa się Shorben. To salarianin. Nie sądzę, żeby sprawił ci jakiekolwiek kłopoty. To tylko naukowiec. Shorben? To ten, który prosił o skan opiekunów.
opiekunowie? Tak. Kolejny powód, by go ścigać. To wbrew prawu. Mhm. Lepiej to sprawdzę od razu. Dowiem się, co knuje. Jeśli idzie o Shorbena, wszystko jest możliwe. Cóż, powodzenia. I tak się muszę udać do szybkiej kolei Tadeli, więc myślę, że na szybko jeszcze wjedziemy po windzie prowadzącej do prezydium. Tak, żeby po prostu sobie zobaczyć tą drogą, powiedzmy, i zobaczyć, czy tam nie ma niczego ciekawego, co w przyszłości ewentualnie może nas zainteresować. Chociaż mi się nie wydaje. Wydaje mi się, że ta winda prowadziła się bezpośrednio. Śledztwo dotyczące korupcji w Cytadeli. Tylko u nas szczegóły działalności Wielkiego Syndykatu Zbrodni. No, nasze działania. Coś jeszcze powiem? Czy nie? Czy już nie? Nie! No, tak jak myślałam, bezpośrednio jesteśmy w prezydium i tutaj nie ma obok szybkiej kolei, więc powiedzmy, że się wrócę. Binary zawarła ugodę z grupą Krogan po tym, jak została oskarżona o oszustwo. Ach, to wczytywanie. Dobra, wczytuj się, Grono, weźże się, wczytaj już. I muzyka z windy tylko kontrakt nałagodzi sytuację. Kontrakt przewidywał prowadzenie długoterminowych badań. Efektem miało być wyleczenie Krogan z genofagium. Gdy okazało się, że badania nie przynoszą rezultatów, grupa pozwała korporację, żądając zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Udało się? W sumie jestem ciekawa. Dobra, właśnie. Lądujemy sobie na parterze, powiedzmy. I w takim razie korzystamy z szybkiej kolei Cytadeli, sektory okręgów i sklepy sobie wybieramy. No, i idziemy wpierw do Jaxa. Od co? Teraz swoją drogą jestem ciekawa właśnie, co my jeszcze mamy na Cytadeli. Na pewno mamy namierzenie sygnału z Fluxu. Mamy to z Jenną. Mamy również motyw Shorbena. Co jeszcze mamy na Cytadele? Nazwa. Wszystko przeczytane. Aha, Mytresa Asari. Poprosiła cię, żebyś porozmawiać z Shairą. Aha, trzeba do niej wrócić jeszcze. I mamy skargę Xeltana. Okej, okay, czyli musimy iść jeszcze do prezydium w takim razie, ale to później. Tego zadania jeszcze nie damy rady zrobić. Ono jest na parę powrotów do Cytadeli, więc wszystko z czasem. No, a póki co sobie schodzimy tutaj na dół. Oczywiście zapis gry zrobimy. I będziemy dalej. No, i mamy tutaj, jak widzicie, Shorbena. Tutaj o. Więc ponownie zapis i gadamy. Komandorze, nie spodziewałem się, że jeszcze się zobaczymy. Jak mogę pomóc? Możesz zacząć od tego, że powiesz mi prawdę, Shorban. Nie wiem, do czego zmierzacie. Moje eksperymenty są... Nas nie oszukasz. Jalid mówił, że go ścigałeś. Wy rozmawialiście z Jaledem, więc już wiecie o danych? Nie, ale ty mi opowiesz wszystko. Wy, chłopcy, już możecie iść. Mój plan chyba właśnie uległ zmianie. Nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, komandorze. Jaled i ja, po prostu jest między nami pewna różnica zdań. Mów dalej. Nasza firma opracowała eksperymentalną procedurę wykorzystania skanerów medycznych. Jaled i ja widzimy w tym duży potencjał. Dlatego ukradliśmy plany i opracowaliśmy narzędzie do skanowania opiekunów. Proszę sobie tylko wyobrazić. Urządzenie, które zbiera odczyty opiekunów. Co w tym takiego niezwykłego? Mam wrażenie, że już przeprowadzaliśmy podobną rozmowę. Nie można zdobyć próbek ich ciała. Ulegają samozniszczeniu. Nawet po tak wielu latach nadal nic o nich nie wiemy. Nie rozumiecie? Pierwsi zdobyliśmy ich skany. Pierwsi! Widzieliście to na własne oczy, komandorze. Wiecie, że potrafimy to robić. Dlaczego próbujesz zabić swojego kolegę? Nie chcę go zabijać. Jaled chciał upublicznić nasze odkrycie. Zadecydował, że zatrzyma dane dla siebie. Może po to, by je sprzedać. Nie wiem. Co? Chciał upublicznić i zdecydował, że zatrzyma je dla siebie. Powinnam zabić was obu, idioci. Mniej więcej. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji. Jeżeli zebralibyście te dane dla mnie, proszę sobie tylko wyobrazić, czego moglibyśmy się dowiedzieć. I wy też byście coś na tym zarobili. Proszę o tym pamiętać. Nie złamię regulaminu ani dla ciebie, ani dla twoich badań. Zwróć to, co ukradłeś, albo każę cię aresztować. Jasne.
Nie musisz powtarzać. Zatem koniec skanowania, obiecuję. Ale Jalet i tak zatrzyma dotychczasowe dane i wątpię, by zechciał je zwrócić. Poradzę sobie z Jalidem. Na razie, komandorze. No dobra, w takim razie obok tutaj mamy również Jaxa, więc sobie od razu załatwimy dwie sprawy. Gdzie kurwa lezie? Stać! Ma kasę? Dlaczego się czuję, jakbym rozmawiała z typowym Polakiem? Nie mam zielonego pojęcia, w sensie takim stereotypem Polaka, bardziej takiego, wiecie, takiego chamskiego kurwa rzuca. Nie wiem, taki jakoś stereotyp mi wlazł do głowy. Nie wiem, jak wam też się skojarzyło, piszcie. Może nie jestem jedyna. Masz mody? Pokaż jej towar. Wygląda w porządku. Pewnie, że tak. To najlepsze mody na rynku. A teraz daję kredyty. Dobra, my zrobimy wedle rozkazu, że tak powiem. Proszę bardzo. Wskazówek, nieważne. Proszę bardzo. Niech się dobrze bawi. Narka! Spierdalamy, chłopaki. Skończyliśmy tutaj. Okej. Spoko w takim razie. Czy coś jeszcze nas interesuje jakoś tutaj obok? Chyba nie bardzo, więc idziemy wobec tego ponownie do szybkiej kolei. I ponownie do Akademii Soca chyba, nie? Tak mi się wydaje, że chyba tak będzie najszybciej. Więc sektory okręgów i służba ochrony Cytadeli. I byle szybciej. Wczytywanko. W sensie, wiecie, ogólnie rzecz ujmując, ekrany wczytywania są moim zdaniem bardzo przyjemne, o czym zresztą chyba też już wspominałam. Natomiast minusem zdecydowanym jest fakt, że nie ma ich za wiele i są bardzo powtarzalne, wobec czego, no, jak 20 razy widzimy ten sam ekran wczytywania, no to też to trochę traci na swoim uroku. W ogóle widzę, że jest tutaj wiercenie w tle? Chyba? Bodajże? Słyszałam? Tak mi się wydaje, że to było wiercenie. Mamy jakiegoś oficera SOC, z którym wtedy można pogadać, ale w praktyce nic nam najwyraźniej nie powie, więc pogadajmy sobie z Jalidem. Witaj ponownie. Udało ci się znaleźć Shorbena? To było albo wiercenie w tle, albo komputer mi się pierniczy. Obie opcje, w sensie, no trochę mnie to zmartwiło, nieważne. Damy i tak radę. Dowiedziałam się, że mnie okłamywałeś, Jalid. Okłamywałem? Dlaczego miałbym to robić? Zapomniałeś wspomnieć o danych opiekuna. Powiedział wam? Nie chciałem, żeby do tego wszystkiego doszło. A nie no, wszyscy niewiniątka. Bałem się, że Shorben mnie zabije, żeby zdobyć dane, więc chciałem... Cóż, miałem nadzieję, że się nim zajmiesz. Super! Nie mogę pozwolić, by to trwało. Złożę raport na temat tego, co zrobiłeś. Ale ja nie mogę. Co stanie się z danymi, kiedy mnie zabiorą? Kto będzie kontynuował badania? Za późno, Volusie. Miałeś szansę. Ale te dane mogłyby pomóc w wyjaśnieniu tajemnic opiekunów. Pomyśl, czego moglibyśmy dowiedzieć się o Cytadeli. Powiedz mi więcej o tych danych. Cóż, to dopiero wstępne wnioski. Ale pierwsze skany sugerują, że opiekunowie są równie starzy jak sama Cytadela. Moglibyśmy dowiedzieć się, jak zbudowano Cytadelę. Albo dlaczego opiekunowie bez przerwy wszystko reorganizują. To wielki przełom. Jeśli to takie ważne, zwróć dane osobom, do których należą. Sądzę, że tak powinienem zrobić. W porządku, oddam dane i dalej będę tam nad nimi pracował. Dziękuję. Bardzo. Wykorzystam tę szansę, na ile tylko się da. Obiecuję. Miłego dnia, Jalid. Komandorze, możecie mi pomóc w badaniach nad opiekunami? Co mam zrobić? Po prostu weź ten skaner. Za każdym razem, gdy zobaczysz opiekuna, przeskanuj go. Zapłacę ci za każdy unikalny skan. To wszystko. Powodzenia i do zobaczenia. Tak, to chyba nie jest już zadanie żadne, wydaje mi się. Natomiast siostra Rity jest bezpieczna. Dostawa broni. Wszystkie jako przeczytane.
zrobić dostawę Czelikowi. Okej, w takim razie idziemy do Czelika. Tutaj Czelik. Załatwione! Doszły mnie słuchy, że macie coś dla mnie, komandorze. Oto twój ładunek, Czelik. Doskonale. To wszystko, czego potrzebuję. A może nawet więcej. Proszę, komandorze, proszę to wziąć. Mnie już się nie przyda, a wam należy się coś za wykonaną pracę. Doceniam waszą pomoc. Dowiedliście swojej uczciwości. Bo tak naprawdę nie musieliście nic robić po wypuszczeniu przeze mnie Jenny. To on najpierw wypuścił ją? A teraz muszę wprowadzić te mody do ewidencji dowodów. Jeszcze raz dziękuję, Shepard. Naprawdę? Ja myślałam, że on wpierw właśnie powiedział nam idź, że zrób coś dla mnie, a potem dopiero wypuszczę Jenny, ale... Okej, trochę nieprzedsiębiorczo z twojej strony, ale dobra. Nie będę narzekała, na pewno nie. Okej, ja bym się chciała w tym momencie wybrać chyba do Fluxu, wydaje mi się. Bo bym chciała ostatecznie zobaczyć, czy tam można jakieś nowe dialogi usłyszeć na miejscu. Więc bym się chciała właśnie wybrać do Fluxu. A potem idziemy namieszać sygnał, który znaleźliśmy też we Fluxie swoją drogą, więc no. No i okej, w takim razie. Znowu wczytywanie gry, statki latają, ramiona Cytadeli piękne w tle. Tak swoją drogą. Tutaj można zobaczyć, że okręgi to właśnie tak naprawdę się znajdują właśnie na... to są właśnie ramiona Cytadeli. O, może w ten sposób. O, mamy tutaj jakiegoś kogoś nowego. Nieładnie tak. Każdy recydywista raz w życiu to przerabiał. Shells, za co cię wywalili? Ale ty masz głos. Dlaczego cię stamtąd wyrzucili? Doran nie miał pojęcia, co robię. Założył, że oszukiwałem. Znam Dorana. Jeśli mówi, że oszukiwałeś, to oszukiwałeś. Trochę ponaginałem zasady, to tylko taki mały eksperyment. No, to już mi pachnie oszustwem. Wcale nie. Jedynym zadaniem urządzenia jest symulowanie różnych opcji i zapis wyników. Z przegranymi naturalnie łatwiej. Nikt ich nie zauważa. Po co nagrywasz wyniki? A, czyli zmierzamy do sedna sprawy. Od 5 lat opracowuję system, który pozwalałby przewidywać zwycięstwa i porażki w kwazarze. Potrzebuję jeszcze kilku zapisanych zwycięstw, żeby uzupełnić algorytm. Można tak robić? To legalne? Nielegalne jest korzystanie z systemu, ale ja nie chcę tego robić. Sprzedam go innym. Potrzebuję tylko kilku zapisanych zwycięstw. Wydaje mi się, że dystrybucja urządzenia, które pomaga, którego użycie jest nielegalne, również jest nielegalne. Ale dobra. To urządzenie pozwoli mi wygrać? Urządzenie emituje fale o częstotliwości nieco zwiększającej twoje szanse. Gotowy system będzie oczywiście wydajniejszy, ale i tak masz spore szanse na wygraną. To dlaczego po prostu nie sprzedasz urządzenia? Co? O nie! Jest zbyt archaiczne. Poza tym widzisz, jak łatwo je wykryć. Kiedy skończę, mój system będzie lepszy i całkowicie niewykrywalny. Mówisz? To urządzenie pozwoli mi wygrać. Przepraszam, to już było? Gotowy system będzie... Co z tego będę miała? Zatrzymasz wygrane. To powinno chyba wystarczyć. My przyjmiemy to zadanie. Pomogę ci. Sądzę, że mógłbym pozwolić ci spróbować. Proszę, proszę. Kiedy zanotujesz dość zwycięstw, da ci znać. Okej. Tylko nie daj się przyłapać. Widzisz, jak mi się oberwało. No spoko. No, dalej, ruszaj. Informacje same się nie zbiorą. No właśnie. Shells hazardista, jak widać. Co w tym złego, prawda? Przeskanuj maszyny. Użyj go na maszynach hazardowych co najmniej 5 razy. No dobra. To jedziemy w takim razie, myślę, od razu na wysokie stawki. Mówiłam wam zresztą, pokazywałam wam w sensie mniej więcej, jak się korzysta z tych maszyn do hazardu, więc kojarzycie, że to jest matematyka tylko. Pogadajmy z Ritą w takim razie. Jenna wróciła do pracy. Dzięki za wyrwanie jej z nory chory. Cieszę się, że mogłam pomóc. Spoko. Wszyscy cieszą się z jej powrotu. To chyba dobrze. A ty? Cieszę się, że uwolniła się z nory. Zapomniałam po prostu, jak to jest pracować razem. Znowu zgarnia wyższe napiwki niż ja.
Dziękuję za pomoc, komandorze. Dobra, z nią już więcej nie pogadam. Zobaczmy właśnie, czy można z Jenną pogadać samą. Hej, witamy w klubie Flux. Nie bardzo. Hej, zaraz do ciebie podejdę. Proszę usiąść, zaraz ktoś do ciebie podejdzie. Dobra, nieważne w takim razie. Graj o niskie... Tutaj mamy oznaczone. O niskie stawki, tak? Tylko, że tutaj mamy właśnie Dorana, który co jakiś czas będzie zwracał na nas uwagę. Więc dobra, gramy w kwazara, jednak możemy tylko o niskie, a nie o wysokie, Okej, w takim razie dodaj 1,8. I dodaj 1,8, zobaczymy. No i fajnie, bierzemy. Zagraj ponownie. Dodaj 4,7. Znowu 4,7. I 4,7. Znowu 19, okej. Okay. Nieczęsto widzę, by komuś tak się wiodło. Tak, najwyraźniej nieczęsto widzisz kogoś, kto umie matematykę. Albo naprawdę, nie wiem, się nie boi jakoś tej matematyki. Na chwilę właśnie odejdziemy, zobaczymy coś, co tutaj jest dookoła, prawda, jak tu ładnie, wow. Myślę, że wrócimy, albo nawet z nim pogadamy, myślę. Bo wiem, że on nas jest w stanie złapać na gorącym uczynku, ale... Witam ponownie. Pomóc w czymś? Flux. To kasyno? Tak. Między innymi... O tym już mówił? Może się zainteresuje, na że na górze mamy kilka Dobra. Stanów... Dobra, żegnaj w takim razie. Baw się dobrze w naszym klubie. I wracamy do gry. Co prawda jeszcze się nie udało 20 równej złapać, trochę mi z tego tytułu smutno. Ale... no... 18, źle nie jest. 5 zdobytych kredytów. Myślę, że ostatecznie właśnie wyjdziemy na plus, więc tyle dobrze. 5, co? Dobra, jeszcze raz 8. Bym chciała 8 teraz. 9. No to teraz fajnie by było 6 złapać. Powiedzmy, że 1,8. Zobaczymy. Może tym razem przegram. 19 znowu! Twoje szczęście wydaje się cokolwiek nienaturalne, człowieku. No, tak więc my sobie w tym momencie zakończymy i teraz mu zwrócimy klucz. Witam ponownie. Raczej damy klucz. Mam coś, co może cię zainteresować. Pozwól zobaczyć. Macie to od Szelsa, prawda? Ano. Widziałem wcześniej, jak używał tej zabawki. Wyleciał za to na zbity pysk. Dzięki za oddanie mi tego. Jasne. Nie można pozwolić, żeby oszustom się udało. Mądrego aż miło posłuchać. Jeszcze raz dziękuję. Przytnij kilka partyjek w kwazara na koszt firmy. Okej. Okay. Pójdę już. Chociaż z tego co pamiętam i tak za to płaciłam, więc no. Dobrze, bo mi dał pieniądze na to. Dobra, okej. Okay. W takim razie 360 dostaliśmy w kredytów. No spoko, z tym, że nie zamierzam korzystać. Jakby... No nie wiem, nie potrzebuję po prostu. Wiem, że podczas zadań, które będziemy wykonywać, też zbierzemy swoją działkę, powiedzmy, więc... Jak? Udało ci się zapisać w urządzeniu 5 zwycięstw? Nie. Oddałam urządzenie Doranowi. Tyle lat pracy na marne. Cóż ja teraz zrobię? Znajdziesz Może legalną pracę? Wykorzystać swój talent w lepszym celu. W ogóle mi nie pomagasz. To zdecydowanie najgorszy dzień mojego życia. Ups, jak mi cię przykro było, nie oszukiwać. Nie wiem, no, w sensie trzeba ponieść konsekwencje swoich działań, zwłaszcza jeśli są nielegalne, co nie? I ma się świadomość, że są nielegalne. Nie zwracajcie uwagi, to tylko granat wybuchnął. Na szczęście nie będą nas za to gonić. Jakaś tutaj rozwarta trochę broń. Dobra. W takim razie szybki zapis i idziemy. Śmieszne jest właśnie to, że nikt nie zwraca uwagi na to, że właśnie wybuch granat obok nich. Zaskakuje mnie twoja postawa, Brex. Czy kroganie nie są przypadkiem gatunkiem na wymarciu? Nie kumasz. Wszyscy pierdolicie o honorze i dumie. A tymczasem nigdy nie braliście udziału w prawdziwej walce. Ci, którzy z nami walczą, są albo głupi, albo służą Sarenowi. Zabijanie tych drugich to biznes. Zabijanie tych pierwszych to przysługa dla reszty wszechświata. I tu się zgodzę. Przynajmniej właśnie w kwestii idiotów.
Dobra, w takim razie w tą stronę. Tak, ponieważ pamiętam, że tutaj po drodze, o właśnie, jest wykrzykniczek, który nawiązuje do zadania namierzanie sygnału. O właśnie, mamy źródło sygnału. Przerzucili sygnał na ukryte konto. Postaram się prześledzić trasę. No dobra, w takim razie lecimy ponownie. Co prawda w dzienniku mamy jakieś tam wskazówki odnośnie tego, w którą stronę się ten sygnał kieruje. Najświeższe informacje. Prezes Burns z Parlamentarnej Podkomisji Badań Międzyludzkich został porwany przez biotyków ekstremistów. Biotycy przyjęli transportowiec. Widziano ich ostatnio w systemie Hades Gamma. Na razie nie przedstawili żadnych żądań. No, tak więc chyba będziemy mieć nowe zadanie z windy. Zadania z windy, zawsze spoko. Tak, mamy nowe zadanie wobec tego. I tutaj w dalszym ciągu mam oznaczone... Dobra, sobie właśnie usunę znacznik całkowicie z mapy, bo będzie mnie tylko denerwował. A nie ma po co, więc no. Do banku ja chciałam iść. W sensie w stronę banków. To chyba na drugą stronę trzeba, czy tam? W sumie nie pamiętam. Dokąd? Gro, weź mi pokaż. Tutaj jest bank. Właśnie, chociaż musimy się jeszcze i tak do ambasad przejść. To dobra, to może pójdziemy wpierw do ambasad. Też opcja. Dobra, pędzimy w takim razie. Ponownie. Będziemy ponownie najszybciej jak się da, czyli w zasadzie nie tak szybko, bo Mass Effect i kondycja w tej grze. Jezus Maria, ja muszę zacząć używać tej szybkiej kolei Cytadeli, żeby się poruszać tutaj po tym prezydium, w ogóle po tej Cytadeli, bo taka jest prawda, że mimo, że nie oszczędzamy aż tak znowu nie wiadomo jak wiele czasu, to jednak trochę go oszczędzamy, więc jak mamy taką opcję, to może by korzystać na przykład. Czy ja się kiedyś nauczę? Pewnie nie. Nie, no żartuję, oczywiście, ale... No, możliwe jest dalece, że będę o tym zapominała. Dobra, tam nie chcę. Tutaj chcę. Ixeltan, dzień dobry. Muszone powitanie. Człowieku, to naprawdę nie jest najlepszy moment. Mówisz? Wiem, kto zdradził twoją tajemnicę. To był Turianin o imieniu Septimus. Wyjaśnienie. Znam tego Septimusa. Nie mógł poznać moich sekretów. Mógł się o nich dowiedzieć tylko od metresy Asari. No właśnie nie! To wystarczający dowód. Zakłopotane stwierdzenie. To trudne do pojęcia. Jeśli Turianin mógł się tego dowiedzieć sam, każdy może odkryć moją tajemnicę. Septimus to prawdziwa szycha, ale i tak miał z tym problemy. Ulga, chyba masz rację, człowieku. Dziękuję za te informacje. Uświadomienie. Muszę pomówić z metresą. Będzie bardzo niezadowolona z moich działań. Niecierpliwa prośba. Proszę, człowieku, muszę natychmiast odejść. Spoko. Jestem pewna, że ci wybaczy. Działałeś w dobrej wierze. Powątpiewanie. Być może masz rację, człowieku. Mogę mieć na to nadzieję. Wdzięczny ton. Zrobiłeś wielką rzecz, człowieku. Upomnienie. Widzisz, Din? Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Jestem pewien, że ziemskie plemię w jakiś sposób na tym zyska. Przepraszający ton. Nie słuchaj mojego woluskiego towarzysza. Niezależnie od intencji, dobrze postąpiłeś. No dobra, w takim razie tym optymistycznym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobał i że będziecie też oglądali następny. Do usłyszenia z tym razem. Cześć!